Dzień dobry Państwu. W imieniu redakcji Teologii Politycznej chciałbym serdecznie przywitać wszystkich widzów przed ekranami komputerów, tabletów i smartfonów. Spotykamy się na kolejnej już debacie online pod tytułem Teologia czy socjologia? Przekraczając rozum sekularny z Johnem Milbankiem. W dzisiejszej dyskusji chcielibyśmy pochylić się nad książką Johna Milbanka o tytule bardzo zbliżonym do tytułu naszej debaty, to znaczy Przekroczyć rozum sekularny, teologia i teoria społeczna, której pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się nakładem Teologii Politycznej. Mierzymy się z dziełem wielkim, monumentalnym również pod względem fizycznym, ponieważ to dzieło tysiącstronnicowe, a jednocześnie to opus magnum jednego z najważniejszych współczesnych teologów. W swoim dziele John Milbank proponuje rekonceptualizację tego, jak na przestrzeni ostatnich kilkuset lat pojmowaliśmy wzajemne relacje teologii, nauk społecznych, ale również filozofii. Nasza debata nie mogłaby się odbyć oczywiście bez naszych wspaniałych gości. Są z nami dzisiaj pan profesor Paweł Kaczorowski. Dzień dobry Państwu. Filozof polityki, wykładowca akademicki związany z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Jest z nami również pan profesor Krzysztof Koseła. Dzień dobry. Socjolog, specjalista w dziedzinie socjologii i religii, związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami również ksiądz dr Wojciech Sadłoń. Ja witam, szczęść Boże, dobry wieczór. Teolog i socjolog, badacz społecznego wymiaru religijności związany z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego. Nasze spotkanie, oprócz naszych wspaniałych prelegentów, nie mogłoby się odbyć również bez darczyńców i czytelników teologii politycznej, którym chciałbym w tym momencie podziękować, oraz bez ekipy Blok Pressu, dzięki której możecie Państwo nas usłyszeć na żywo w internecie. Naszą debatę chciałbym rozpocząć od wprowadzenia w temat książki Johna Milbanka. To jest dzieło niezwykle erudycyjne, niezwykle skomplikowane, można powiedzieć, poruszające niemal każdy prąd filozoficzny, który się pojawił na przestrzeni ostatnich 400-500 lat. Więc moje pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana profesora Pawła Kaczorowskiego. Sam tytuł książki, Przekroczyć rozum sekularny, teologię i teoria społeczna, ma wyraźne przesłanie filozoficzne. Co John Milbank rozumie przez rozum sekularny i dlaczego w najogólniejszym zarysie postuluje on jego przekroczenie? Właśnie, nie dość, że rozum sekularny, to jeszcze chodzi o przekroczenie rozumu sekularnego, ale już za to określenie rozum sekularny można by dać jakąś nagrodę naszemu autorowi, rzeczywiście tysiącstronicowego dzieła, kto dzisiaj pisze takie książki. Może liczyć na to, że będą one od deski do deski czytane. Ale rozum sekularny to prawie jak druga krytyka czystego rozumu. Tak to przynajmniej brzmi i takie jest zamierzenie autora. Ja sądzę, że wartość książki Johna Milibanka polega przede wszystkim na problemie, który postawił. Nie tyle może na odpowiedziach, których udzielił, bo tych pytań, które on sformułował, jest bardzo wiele, ale problem jest jeden. No właśnie ten tytułowy, rozum sekularny. Czym on jest. Zwraca uwagę Milibank, nie on jeden zresztą, ale warto jest częściej na to zwracać uwagę. Zwraca uwagę na wyjątkowość naszej epoki. To znaczy epoki nowożytnej czy nowoczesnej. Trudno jest dobrze przetłumaczyć to pojęcie moderne czy modern. Ani to nowożytność, ani nowoczesność, ale wiemy o co chodzi. Prawda? Chodzi o Europę po XVI wieku, po reformacji, w czasach nowożytnych i nowoczesnych właśnie. I wyjątkowość tej epoki, ja mówię tutaj w znaczeniu czysto opisowym, ponieważ wcale ta wyjątkowość nie musi znaczyć czegoś pozytywnego. I właśnie nad tym zastanawia się między innymi Milibank. Ale jak powiadam, już samo zwrócenie uwagi na wyjątkowość tej epoki jest i jednocześnie obudowanie tego wskazania taką mnogością materiału jest dużą zasługą autora. A wyjątkowość polega na tym, że jest to epoka bezbożna, epoka ateistyczna. Epoka, no ukazała się niedawno książka równie znanego autora Johna Greya o 7 rodzajach ateizmu. Ale właśnie bezbożna epoka w cudzysłowie, prawda? W cudzysłowie. Bo przecież nie jest to epoka, która deklaruje swój ateizm, prawda? Tylko
ale jednocześnie rozum, który urasta od czasu filozofów oświecenia, jest intronizowany przez filozofów oświecenia, urasta do rangi najwyższej potęgi, jest właśnie rozumem sekularnym. Tyle, że Miliband, a może daje powód do tego, żeby ten rozum sekularny, ja przynajmniej widzę go na podstawie książki, w trzech postaciach. Jest to rozum, który jest rozumem zaangażowanym w poznanie przyrody, rozum nauki, nauki w znaczeniu science, prawda? Rozum, który i potem rozum obecny w naukach społecznych, I za każdym razem mamy do czynienia z trochę innym rozumem i rodzącym inne kłopoty, inne problemy, które stara się Miliband rozwiązać. Ale za każdym razem jest to rozum sekularny właśnie. Tylko co innego to znaczy i w przypadku rozumu naukowego, i w przypadku rozumu obecnego, działającego, tak powiem, w naukach społecznych. Bo jeśli chodzi o naukę, tą pierwszą dziedzinę, która uczyniła tę epokę epoką sekularną, to ona przyjmuje milcząco, jak bardzo wiele założeń, prawda? Bo kłopot z nauką jest między innymi taki, że ona nie tematyzuje podstawowych założeń, które dotyczą jej przedmiotu. Więc między innymi wśród tych założeń jest założenie o tym, że oczywiste jest, iż przedmiot, który bada, nie jest dziełem stworzenia. Jest rzeczywistością przyrodniczą, daną, naturalną, zastaną, bez żadnych związków z religią. Wręcz nauka nowożytna starała się związki z religią odsunąć od siebie. To założenie jest założeniem milcząco przyjmowanym jako oczywistość i jednocześnie założeniem neutralnym, wydawało mi się. To jest jednoczesne z tym, że to założenie nie jest przez naukę tematyzowane, no bo też nie jest zadaniem nauki to założenie pogłębiać. Ona pracuje, że tak powiem, w polu tego założenia, ale samego tego założenia nie problematyzuje. No ale to jest założenie, które z jednej strony można powiedzieć dla rozumu pojmowanego jako władza poznawcza indywidualnego człowieka, który oto przychodzi na świat, rozgląda się, prawda, i mówi właśnie, że Boga nie widać. To założenie, można powiedzieć, jest oczywiste i neutralne. Ale z punktu widzenia historii, ono wcale nie jest oczywiste, ani wcale też nie jest neutralne. Ono nie jest oczywiste, ponieważ epoka nowożytna, ta epoka, którą określał rozum sekularny w tej pierwszej jego postaci, jest kolejną epoką w ciągu epok, prawda? I poprzedza ją okres, w którym Europa była identyfikowana z chrześcijaństwem. Po drugie, szereg pojęć zasadniczych tej charakteryzujących mentalność, umysłowość tej epoki, to są pojęcia wywiedzione jakby z dotychczasowej tradycji intelektualnej, a więc można powiedzieć sekularyzowane pojęcia intelektualne, które mają swój religijny rodowód. Po trzecie wreszcie, z tego względu nie jest to założenie ani oczywiste, ani neutralne, że ta epoka nowożytna, tak powiem, swój charakter buduje na tym, swoją postawę intelektualną, jaką ucieleśnia, buduje na tym, że właśnie pojawia się w opozycji, w oderwaniu od przeszłości swojej, od przeszłości chrześcijańskiej. No to można powiedzieć, jest to epoka buntu, jest to epoka, w której
jak powiadał Kant, prawda, człowiek powinien dążyć do samodzielności, powinien uzyskiwać autonomię, no autonomię między innymi od Kościoła jako dotychczasowego w opinii oświeconych filozofów hegemona, autonomię wobec religii. A więc z punktu widzenia historycznego bynajmniej te założenia oczywiste, traktowane przez naukę, przyrodoznawstwo jako naturalne i oczywiste, takimi nie są. A skoro nie są, no to należy o nie pytać, prawda? To one stanowią otwarty problem, nad którym można się zastanawiać, wręcz trzeba się zastanawiać, prawda? Bo wcale nie jest powiedziane, że na to pytanie, no to jest też ważne, to wynika ważny wniosek z lektury Miliband'a, że na to pytanie można udzielić różnych odpowiedzi, w związku z tym może być jeszcze bardziej ugruntowane to stwierdzenie Einsteina, wspomniane przedstawiciela wiarowoczego, właśnie owego przyroznawstwa, że oto jesteśmy otoczeni tajemnicą. Prawda? I nie jeden fizyk, może tutaj wymieniać i polskich, i zagranicznych, i obcych fizyków, jest jednocześnie, będąc świetnym przedstawicielem swojej nauki, jest jednocześnie człowiekiem religijnym, a więc i ten związek pomiędzy nauką a religią może dzięki namysłowi nad tym, czy te założenia są prawomocne, może zyskać większe oparcie. To, co się tyczy rozumu, tak powiem, w naukach przyrodniczych, ale jeszcze większy problem jest z rozumem, na którym Miliband skupia swoją uwagę, to znaczy rozumiem w naukach społecznych, bo gdy przyrodę można traktować po prostu jako właśnie rzeczywistość po prostu daną, nie traktować ją jako dzieła stworzenia, to trochę inaczej jest z dziedzinami, które są przedmiotem poznania dla rozumu w naukach społecznych, bo wszystkie te właściwie dziedziny, a takie jak, no, także i społeczeństwo, o czym mówiła Hannah Arendt, a na pewno już prawo, polityka, państwo, to są dziedziny, które są wytworami czego, jak powiedział Weber, racjonalizmu okcydentalnego. No? A więc i tutaj już to założenie o tym, że przedmiot tych nauk jest sekularny, świecki, nie jest przemilczany, jest eksplikowany, prawda? I w teorii państwa, i w teorii prawa, i w teorii polityki mówi się ewidentnie, prosto o tym, że to są dziedziny, które dopiero w czasach nowożytnych, a więc w tych czasach, kiedy właśnie w epoce bezbożnej one osiągnęły swoją współczesną postać. Pełną postać, można by też powiedzieć. No, a w każdym razie no, rozum w naukach społecznych tymi przedmiotami się zajmuje, przedmiotami, które powstały w epoce bezbożnej i na których, że tak powiem, wielkości ta epoka opiera także swoje przekonanie o swojej doniosłości. I tutaj problem jest jeszcze większy, ponieważ okazuje się w związku z tym, czy też można wyciągnąć taki wniosek, że rozum sekularny ma do czynienia z przedmiotami wyjątkowymi, właśnie dlatego, że i państwo, i polityka, i prawo to są wytwory owego racjonalizmu okcydentalnego, żeby użyć tego jeszcze raz tego pojęcia, i wytwory charakterystyczne dla czasów nowożytnych. Jakie to ma konsekwencje? No takie, że przedmiot tych nauk, czyli przedmiot rozumu sekularnego, jest wyjątkowy, ale zarazem ograniczony, ale zarazem jego zakres poznania owego rozumu sekularnego jest zawężony. Nauka, socjologia, teoria prawa, teoria państwa, teoria polityki,
chciałyby być uniwersalne, to znaczy chciałyby budować teorie, które obejmują całą przeszłość. Ale jeżeli się zgodzimy, a coraz więcej jest takich badaczy w tych dziedzinach, którzy podkreślają to, że te dziedziny są dziedzinami charakterystycznymi dla czasów nowożytnych, no to musimy się zgodzić, że rozum sekularny, chociaż ma wielkie osiągnięcia, to jednak jest, tak powiem, związany ściśle ze swoją epoką i nie może zrealizować tego roszczenia nauki do uniwersalizmu, do poznania rzeczywistości w całości. I to jest drugi zasadniczy problem. Jak z tego wyjść? To znaczy, mamy się zgodzić na to, że ów rozum sekularny jest zawężony zakresowo, poznaje, ale poznaje tylko rzeczywistość naszej epoki, czy też należy starać się o to, żeby go, tak powiem, ekstrapolować na inne epoki, wcześniejsze, tylko że wtedy on już się zderza nie z wytworami okcydentalnego racjonalizmu, ale z wytworami religijności. No, między innymi na tym rzecz polega, prawda, że opozycja państwo-kościół, czy społeczeństwo-państwo jest charakterystyczna dla naszej epoki. I nasza epoka jest, wyróżnia się tym właśnie, że tej tożsamości, że tak powiem, polityki i religii nie ma w niej, chociaż we wszystkich wcześniejszych epokach zbiorowość była zarazem zbiorowością polityczną, jak i religijną. A więc gdyby rozum sekularny chciał objąć swoim zasięgiem także wcześniejsze epoki, to musiałby się zderzyć z pytaniem, czy natrafić na pytanie, na ile on związany jest ściśle ze swoją epoką i z tej epoki wytworami, jest w stanie poznać rzeczywistość, która jest zbudowana w inny sposób i czerpie z innych zupełnie źródeł, no właśnie ze źródeł religii. Czy jest w stanie to osiągnąć, poznanie tego, czy jest w stanie osiągnąć, czy też nie? I to jest drugie zasadnicze pytanie, powiedziałbym, które można wydobyć z tego wielkiego dzieła. Obudowane szeregiem bardzo ciekawych analiz, prawda, które jednocześnie też są sporne. No tak, tak. Panie profesorze, bardzo dziękuję za nakreślenie tych wątków krytycznych, które wiążą się już z samym pojęciem rozumu sekularnego. Myślę, że do nich jeszcze, do tych pytań, o które pan postawił, będziemy mieli jeszcze okazję wrócić, ale chciałbym na chwilkę wrócić do zagadnienia, które już tutaj się zarysowało, czyli istotny przedmiot sporny, jakim jest status socjologii, ponieważ podczas lektury książki Johna Milbanka trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie to socjologia, czy też wszystkie nauki społeczne zbudowane w kluczu autonomii dyscyplin szczegółowych są negatywnym bohaterem tej książki. Jaki obraz socjologii wyłania się z lektury książki i jak należy rozumieć znamienne, tak mi się wydaje, znamienne zdanie Milbanka, że socjologia jest kryptoteologią? To pytanie chciałbym skierować do pana profesora Koseły. Negatywnych bohaterów jest więcej, bo takim chyba najbardziej się jednak jest ten nihilizm z tym postmodernizmem związany. Natomiast rzeczywiście obok ekonomii politycznej tam jest też tym chłopcem do bicia i takim aktorem podejrzanym socjologia. No i to się bierze pewno z okoliczności narodzin tej nauki, a jednocześnie jest tutaj takich wiele faktów, na które jak patrzymy chłodnym okiem, to należy się dziwić. Na przykład no, ojciec założyciel socjologii August Comte, który mówił, prawda, nareszcie przychodzi epoka pozytywna, kończymy tam z epoką teologiczną i epoką metafizyczną i później zakłada kościół rozumu i nawet podobno jeszcze kościoły w Brazylii stoją, prawda? Albo Emil Durkheim, prawda, który mówił, no wiadomo, że zasługi dla religii, dla nauki to są ogromne, bo choćby to, że zaczęliśmy dzięki myśleniu, podobno tak aborygeni dają takie podstawy, żeby przypuszczać w Australii, zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie pojęciami, no to jednak
uważając, że religia no to jest pewna taka forma szczególna, która stoi niżej niż wiedza naukowa, to jednak proponuje dla społeczeństw, żeby one się dobrze miały religią człowieka. Prawda? Więc widać no, takie dziwne zdarzenia. Ich jest więcej, takiego szczególnego stosunku tych, którzy socjologię budowali, uprawiali w taki wybitny sposób do religii. No, José Casanova to w książce o religiach publicznych mówi, że wymienia 19 ojców założycieli, prawda? Ale trzech tylko to było tych, którzy nie wierzyli w teorię sekularyzacji czy w schemat sekularyzacji. Alexis de Tocqueville, Pareto i William James. Prawda? Tylko trzech, z tym ostatni to raczej psycholog, prawda? A nie socjolog. A jak Stanisław Osowski znaczy to Pawłczyńska była świadkiem, Anna Pawłczyńska była świadkiem tego tłumaczenia, dlaczego on nie jest religijny, to on tłumaczył, prawda, że religia jest uwarunkowana społecznie, no a ponieważ on jest socjologiem, to on musi stać na dystans do religii, prawda? Jemu religia jakby nie przystoi, prawda? To tak byłoby. Jakby psycholog powiedział, ja jestem psychologiem, więc mnie depresja nie dotyczy, prawda? A chemik powiedział, ja jestem chemikiem, więc mnie zgaga i nadkwasowość nie dotyczy, prawda? Nadkwasota, albo fizyk powiedział, ponieważ jestem fizykiem, to mnie tam body mass index też nie dotyczy, ja masy nie mam, prawda? Więc takie widać tutaj jakieś takie zawikłania cudaczne. Natomiast no, pytamy, skąd ta plama przyczepiona przez teologa, jakim jest Milbank, do socjologii. No i tutaj nawet jak występujemy z samych tych pozycji socjologicznych, to socjologowie dostrzegają takie przesunięcia pojęciowe dotyczące pary święty-świecki. I tutaj można mówić o kilku etapach. My jesteśmy w bardzo szczególnym, to już mój przedmówca mówił, prawda? Jesteśmy w bardzo szczególnym etapie. Natomiast no, to, co poprzedzało tę myśl o świeckim świętym, no to najpierw po prostu to były sfery pomieszane, nieoddzielone od siebie. Wszystko właściwie było pod wpływem świętego, prawda? To te idee platońskie raczej określały tę zjawiskowość ludzką, prawda, a nie odwrotnie. No to był pierwszy etap, aleśmy się dawno z nim rozstali, bo później przyszedł drugi etap, gdzie naprzeciwko siebie stało sakrum i sekulum, ale one były tak powiązane jak dół, góra, lewy, prawy, czy no właśnie, w jakieś takie pary nie do oderwania, prawda? No i wtedy można było na przykład przesuwać osobę, nie wiem, duchowną, odsyłać, sekularyzować, prawda? Można było, takie było tak jak przemeblowywanie pokoju, prawda? Szafy wstawiamy albo wystawiamy, prawda? Zabieramy klasztor jakimś zakonnikom, ale za to dajemy komuś biskupstwo, prawda? To takie, wiadomo, że nie ma jednego bez drugiego, ale później przyszedł etap taki, to tak mniej więcej na pewno XVIII wiek, kiedy wiadomo, że jakby myślenie dojrzało do tego, że sekulum jest sferą ważną, natomiast sakrum to wydaje się taka dziedzina, no może wynaleziona, prawda, taka, no wiadomo, dla celów polityki, prawda, sprawowania władzy jest potrzebna, ale tak naprawdę akcent pada, oglądamy się, prawda, na przykład jak państwo powinno być rządzone, czyli sekulum to jest ta dziedzina ważna. No i to był taki, powiedzmy, wiek jeszcze pewno przed rewolucją francuską, tak, natomiast teraz jesteśmy w takim etapie, no, że sekulum to jest oczywiście, czy ta świeckość, dziedzina potrzebna, tak, ale ona jest też samowystarczalna. Natomiast sakrum, no to jest to być może dziedzina wręcz szkodliwa, bo ona wojny wywołuje, wojny religijne, tak? No i teraz pytamy w takim razie, jeżeli tak jest, no to jak to się stało, żeśmy do tego etapu dobrnęli, prawda? Co to się stało, prawda? I w tej drodze, jak uczestniczyła socjologia? No bo socjologia, tak jak się rodziła na początku XIX wieku, no to rzeczywiście jakby rodziła się w takim spięciu z religią. Sam Milbank daje w tej książce cytat za Peterem Bergerem. Berger ma dobrą pozycję, ponieważ był jednocześnie i socjologiem, i luterańskim teologiem. I tenże Berger napisał, Peter Berger, niedawno umarł,
że socjologia jest nazwą krytyki religii przeprowadzonej z pozycji naukowych i humanistycznych. Tak? Socjologia jest nazwą krytyki religii. Tak? Socjologia to jest rzeka płomieni, którą musi przekroczyć współczesna teologia. No, to jest to, co Berger powiedział. No i w takim razie, jeżeli tak, no to dlaczego ona taka jest? No i można powiedzieć tak. Milberg we wstępie na przykład mówi, że obserwujemy no, taki schyłek właśnie tej socjologii, prawda? On może jako teolog, filozof może takie rzeczy mówić, prawda? Ale no, odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego w takiej opozycji socjologia stoi wobec religii, no to jest taki, ponieważ rzeczywiście ta socjologia jako taki odpowiednik teorii darwinowskiej przyjęła teorię sekularyzacji. Po prostu przyjęła schemat sekularyzacji. No i teraz można za ten brzydki uczynek socjologię krytykować, ponieważ no, trzeba powiedzieć tak, jak tak się ogląda i taką teorię sekularyzacji, i taką, i Bergera, i Wilsona, tam jeszcze kogoś innego, prawda? No to widać, że jest taki bardzo, to jest taki no, prostacki schemat, trzeba powiedzieć. Taki prostacki schemat, bo gdybyśmy go tak zechcieli jakoś rzeczywiście dowartościować, to by trzeba go było zamknąć w takich twierdzeniach, no, że to jest jakiś taki produkt quasi osobowej, transcendentnej, wszechwładnej mocy, tak? Transcendentnej, czyli tak jakby taki świecki Bóg jakiś taki, prawda? Który to proces jest nie do zatrzymania i nie do odwrócenia, który to proces jest globalny, uniwersalny, czyli zachodzi wszędzie i zawsze, który to proces jest, no, polega na tym, że jest manichejski konflikt, tak? I interakcje o zerowej sumie wypłat, prawda? Między siłami rozumu i postępu z jednej, a siłami religii i tradycji, które są niewspółmierne wobec siebie i oczywiście w takim spięciu wrogim, prawda? One są w spięciu pozycyjnym. No i jeszcze trzeba dodać, tak jak się analizuje do teorii sekularyzacji, że religia znika w wyniku mechanizmu niejasnego i dostatecznie nieopisanego, prawda? Bo tam na przykład no, Wilson mówi, prawda, że to przechodzenie od takich więzi intymnych, bliskich, do takich więzi zapośredniczonych przez rzeczy, to jest ten mechanizm, w wyniku którego religia znika. Na przykład Berger mówi, prawda, że to proces globalizacji, w takim razie żadna religia w takim spięciu, starciu kultur nie ma tej przewagi. Prawda? Więc te mechanizmy, dlaczego sekularyzacja działa, są takie, no, takie proste, takie za proste. No, a wreszcie cały ten schemat jest nieobalalny, nietestowalny, nieobalalny, bo jak się socjologowie, dwóch socjologów brytyjskich kłóciło na temat Ameryki Łacińskiej, tam jest taki proces rzeczywiście odchodzenia od katolicyzmu, no to Wilson twierdził, że to jest objaw sekularyzacji, a David Martin twierdził, że to jest proces polegający na tym, że Ameryka Łacińska staje się na nowo religijna. No więc jeżeli można dokładnie przeciwne zjawiska zobaczyć na tym samym obszarze, no to coś jest z tym pojęciem sekularyzacji niedobrego. I teraz co się tutaj dalej dzieje, dlaczego ten Milbank jest taki dziwny? No Milbank jest dziwny przez to, że mówi, że cały ten problem z tym topnieniem sakrum, no to jest wynikiem tak naprawdę nieporozumień pojęciowych, tego, że jakiś tam filozof, prawda, czegoś nie dostrzegł, nie był dostatecznie wrażliwy, żeby coś zobaczyć, prawda? Ale tym sekularnym rozumem obecnie to się nie tylko zajmuje Milbank, prawda? Są też inni, prawda? Tutaj mam na myśli na przykład Charlesa Taylora, który mówi, to nie jakieś nieporozumienia pojęciowe, tak, to nie jakieś, nie wiem, takie jakby zafiksowanie się na takiej teorii społeczeństwa, która jest teorią przypominającą, taką teorią konfliktową, gdzie społeczeństwo przypomina mecz bokserski, tylko ten mechanizm polegający na tym, że ten rozum sekularny tak wysforował, no to na przykład jest efektem działania rozmaitych mechanizmów innych niż tylko nieporozumienia pojęciowe. Na przykład no, takiego mechanizmu, tutaj mówię za Charlesem Taylorem, że
w pewnym momencie w tak zwanych tych religiach osiowych, czyli tych, które mniej więcej od V stulecia przed naszą erą zaczęły no, zmieniać się, prawda, powstawać, no to na przykład nacisk jest kładziony na przeżywanie religii i na odwrót od rytuału, taki mechanizm. Inny mechanizm to jest to, co Max Weber nazywał odczarowaniem, że jakby te wpływy magiczne jakoś, no, nie jesteśmy nimi specjalnie jakoś tam uwodzeni, prawda? Znaczy nie w tym widzimy, nie w manipulacji tą sferą drugą, tą nadczasową widzimy istotę religii. Później jakiś taki mechanizm, zobaczcie Państwo, jaki to jest subtelny język, przejście od jaźni porowatych do jaźni zbuforowanych, czyli takich otoczonych palisadą, prawda? I takie wysadzenie na wymiarze społecznym, kosmicznym i takiego rozkwitu, prawda? Inny mechanizm. Czwarty mechanizm, mówi Taylor, to jest to, że w pewnym momencie politycy wprowadzili takie reformy, no, które są reformami według religijnych zasad, tak? Na przykład Bismarck, który wprowadza powszechne ubezpieczenia. Inny mechanizm to jest taka ewolucja, którą filozof, ale taki, prawda, który jednak patrzy nie na pojęcia, tylko na zjawiska, no, że to jest takie przechodzenie od bardzo szczególnie zdefiniowanego ładu społecznego paleo-durkheimowskiego do neo-durkheimowskiego, a później post-durkheimowskiego, to cały wykład należałoby, żeby to objaśnić. Wreszcie jakaś taka eksplozja romantycznego indywidualizmu i samorealizacji. Co można powiedzieć o Milbanku tutaj? Więc rzeczywiście, tak jak socjologowie, może rzeczywiście z kołyski niespecjalnie dobrej socjologia się wywodzi, prawda? Natomiast no, tak jak socjologowie patrzą na swoją dziedzinę, to na przykład mówią tak, że społeczeństwo można przyrównać do orkiestry, prawda? I wtedy funkcjonują w tym paradygmacie funkcjonalistycznym, gdzie badają, prawda, jak się rodzi harmonia w społeczeństwie. Na przykład, no, jak ta ekonomia polityczna, jak z rozmaitych występków ludzkich rodzi się dostatek, ponieważ no, złe uczynki jednak fundują w rezultacie na przykład właśnie no, staranie się o zarabianie pieniędzy, prawda, wyścig, rywalizację, prawda? To jest jeden z mechanizmów. Inny to jest taki, no, nazywają go negocjacyjnym, gdzie społeczeństwo przypomina partię brydża, a ten konfliktowy, o którym tyle ma do powiedzenia Milbank, no to jest ten jeden ostatni, prawda? To jest jeden. Natomiast no, trudno, żeby on całą socjologię w jej stosunku do religii przesłaniał, prawda? Ten jeden schemat. Więc no, co trzeba jeszcze powiedzieć? No, że tak, jak Milbank mówi, że socjologia jest kryptoteologią, no to można powiedzieć, no, a wtedy, kiedy socjolog mówi, na przykład ostatnio się mówi, że młodzież w lewo, prawda, skręca politycznie, no to gdzie to jest teologia, prawda? Gdzie to jest tam kryptoteologia? Po prostu nie ma, prawda? Jest dziedzina taka właśnie, jak tam socjologia młodzieży, socjologia oświaty, jakieś inne socjologie, na przykład pokazujące podział dóbr, no i tamten gniew Milbanka na socjologię właściwie jest bezpodstawny. A że zbłądziła, ponieważ dała się uwieść tym ojcom założycielom, którzy wierzyli w sekularyzację, no to jest faktem, prawda? To jest faktem. To doktor Dariusz Karłowicz mi powtarza czasami, tak próbując prowokować, prawda, że socjologia nauką podejrzaną, bo z brzydkiej kołyski. No zgadzam się, prawda? Ale można powiedzieć, wyrosła, prawda? Panie profesorze. Pytanie. Tak, proszę, panie profesorze. Bo ja nie dlatego, żeby bronić Milbanka, ale żeby ten interesujący mnie wątek poruszyć. Nie, czy to nie jest tak, że przedmiot socjologii, a więc społeczeństwo, jest efektem procesu sekularyzacji? Dlaczego to? Albo inaczej, czy może istnieć socjologia, która opisuje społeczeństwo, w którym dominuje Kościół, ale nie społeczeństwo religijne, to znaczy takie, w którym część tej zbiorowości, prawda, wierzy w Boga, tylko właśnie społeczeństwo, w którym wszystko, tak jak Christianitas jednak, określone jest przez Kościół, prawda, czy też przez zasady wiary, mówmy szerzej, żeby tutaj nie jakoś Kościoła nie czyni go hegemonem.
Bo jednak socjologia traktuje swój przedmiot jako społeczeństwo, jako byt autonomiczny, a więc właśnie, że tak powiem, sekularyzowany, prawda? Jako wynik sekularyzacji, jeśli ją pojmować jako proces, w którym poszczególne dziedziny uzyskują autonomię. I oczywiście, że część społeczeństwa w XIX wieku jest religijna, ale ona już jest religijna, że tak powiem, na innej zasadzie, od takiej, można powiedzieć, podmiotowej. Prawda? Już Kościół nie jest czymś dominującym, prawda? Wręcz można powiedzieć, Kościół jest traktowany jako stowarzyszenie społeczne, prawda? Albo grupa religijna jest traktowana jako forma życia społecznego. A więc przejście od społeczeństwa, które jest poddane w najlepszym rozumieniu tego słowa, poddane Kościołowi i religii, do społeczeństwa, które, tak powiem, na mocy swoich podmiotowych decyzji jednostki, część jednostek stanowi Kościół. To jest jednak duża różnica. Okay. Czy socjologia tutaj nie różnicuje? Dobrze, znaczy ja proponuję taką odpowiedź. To przesuńmy suwak czasu, prawda? Bo my o różnych częściach Europy dosyć dużo wiemy i się przesuwamy tam do końca V, początek VI wieku. Społeczeństwo bizantyjskie rządzi Justynian i jego żona Teodora, prawda? I to na pewno nie było takie społeczeństwo, którego jakakolwiek część była podmiotową, prawda? Jakieś grupy były podmiotowe, prawda? Czy my nie możemy dokonać opisu tego społeczeństwa, socjologicznego opisu? Jak ktoś nam przeszkadza? Jasne, tak, możemy, no, ale to jest tylko część zadań poznawczych, które realizuje dzisiaj socjologia. Ogromna ilość badań empirycznych polegających na, prawda, pytaniu ludzi, co uważają, na takiej socjologii empirycznej, nie wchodzi chyba w grę. Znaczy wiadomo, że my tam tych ludzi nie zapytamy, ale na przykład no, ta socjologia, którą Durkheim uprawiał, on nikogo nie pytał, czy popełni samobójstwo, czy nie popełni, prawda? Tam nie było żadnego odpytywania ludzi. Tak naprawdę tym podmiotem, który w tym wyjaśnianiu samobójstwa był obecny, to nie była osoba ludzka, tak? Tylko to społeczeństwo, to były te regierungi w Niemczech, kantony gdzieś tam, jakieś regiony, departamenty we Francji, tak? Czyli to był opis społeczeństwa, gdzie tak naprawdę żadnego odpytywania, prawda, nawet specjalnie na ludzi się nie zwracało uwagi, bo w tych wyjaśnieniach ważne były współczynniki, stopy samobójstw w istocie, prawda? No i co? I to jest socjologia, której do tej pory, jak medycy się uczą na psychiatrii o determinanty samobójstw, to się ciągle uczą od Durkheimy jednak, prawda? Mimo że 100 lat ta teoria przeżyła, ciągle tak funkcjonuje jako dobra socjologia empiryczna. Dobrze, no ja akurat bizantyńskiej części Europy nie znam, ale no Rzym właśnie, zanim jeszcze upadł, prawda? No tak. Dość określone, określające także chrześcijan, prawda? Zasady religijne, które są, że tak powiem, wpisane w życie i regulują bardzo szeroki zakres życia codziennego. Czy opis takiego społeczeństwa to jest opis dzisiejszej socjologii, czy też po prostu należy, że tak powiem, prawo ówczesne opisać i to będzie opis społeczeństwa, które się stosuje do tego prawa? No, znaczy prawo i sposób funkcjonowania pod tym prawem, prawda? No, wiadomo, wiadomo. Opis prawa, ale nie opis... Nie, znaczy wiadomo, że my jesteśmy mądrzejsi, bo mamy nasze pojęcia, prawda? Więc na przykład, no, myślę tak, gdybyśmy chcieli na przykład to społeczeństwo opisać, to pewnie byśmy używali takiego pojęcia jak kapitał społeczny, prawda? Czyli ta ilość więzi pomiędzy różnymi ludźmi, prawda? Gęstość więzi, tak? No ale... Jasne. I wtedy byśmy mieli więzi religijne, byśmy mieli więzi no, militarne, jakieś handlowe więzi, prawda? No, jasne. Tylko, że charakter tych pojęć jest zupełnie różny w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa włoskiego, prawda, a zupełnie różny w odniesieniu do tego społeczeństwa rzymskiego z II czy III wieku.
No to jest ciekawa definicja, prawda? Bo to jest ta definicja, że historię będziemy pisać do końca świata, również historię Rzymu, ponieważ podchodzimy do Rzymu ze współczesnym, we współczesnych okularach, prawda? Ze współczesnymi pojęciami. Ale w te pojęcia nie musi być wpisana teoria sekularyzacji, tak jak to się niestety przykleiło do socjologii na jej początku, prawda? Znaczy, panowie, to nie musi być montowane w to. Chciałbym zrobić kilka kroków wstecz, ponieważ to, o czym mówimy, myślę, że jest bardzo interesujące, ale jednocześnie też w jakimś stopniu myślę, że będzie rozwinięte przez kolejne pytania, które chciałbym zadać, ponieważ jest z nami oczywiście również ksiądz dr Wojciech Sadłoń, do którego chciałbym skierować pytanie pośrednio związane z tym, o czym obecnie mówiliśmy. Już teraz mogliśmy na próbie tej krótkiej dyskusji zauważyć, że istnieje silne napięcie między socjologią i teologią w książce Milbanka. Zrozumienie tak naprawdę tej książki jest tak naprawdę niemożliwe, jeśli nie zinterpretujemy właściwie tego napięcia, które rodzi się według Milbanka między socjologią a teologią. Według Milbanka socjologia miała właśnie zrodzić się z chęci odłożenia teologicznego obrazu świata do lamusa. Czy według księdza doktora teologia i socjologia muszą zatem występować zawsze w formie albo radykalnej dysjunkcji rozłącznie, albo jednostronnego podporządkowania? Czy możliwy jest inny model relacji tych nauk? Mam nadzieję, że pan redaktor nie oczekuje ode mnie, że będę godził przedmówców. Oczywiście nie, oczywiście nie. Chociaż trochę tak jakby się czuję, no ja jednak z Krzysztofem się znamy osobiście też na gruncie socjologicznym, więc bardzo mocno się utożsamiam też z tym, co mówił, a jednocześnie no, byłoby chyba, czy mogły być odebrane jako pewna niewierność, gdybym tutaj tak łatwo poddawał się temu, co Milbank nazywa sekularnym rozumem. Więc mimo wszystko jakoś spróbuję teraz na to pytanie odnieść się też do tego, co było wcześniej, ale najpierw chciałem mocno podkreślić, że się naprawdę cieszę, że ta książka się ukazała po polsku. Naprawdę uważam, że ona ma bardzo dużo do powiedzenia. Ma bardzo dużo powiedzenia przede wszystkim teologom. I tutaj chciałem właśnie w ten sposób też odnieść się do tego, o czym mówił wcześniej Krzysztof i pan profesor, że według mnie ta książka pisana dla tych, którzy zajmują się namysłem wiary, czy tym, dla tych, którzy no, zgodnie z taką klasycznym rozumieniem teologii dokonują namysłu nad czymś takim, nad fenomenem wiary, jednocześnie tłumaczyć go współczesnemu człowiekowi. I warto dostrzec, że książka ukazała się w wersji oryginalnej już w 90 roku. I w tamtych czasach nawet jak w wersji angielskiej, jak pisze Taylor we wprowadzeniu, czy może nie wprowadzeniu, ale w komentarzu, to była wtedy jak bomba. To było coś naprawdę mocnego i cieszę się, że w Polsce jakby dochodzimy do tych wniosków, generalnie do tego, co można by nazwać również w socjologii, a przede wszystkim w socjologii, takim przewrotem antypozytywistycznym. I ponieważ no, mam tą okazję zajmować się socjologią w tym kontekście kościelnym, tak, religijnym, już dobrych kilkanaście lat, to widzę, jak to nie jest oczywiste, że te dwa światy są ze sobą związane, albo że nie muszą występować jako wrogie światy. A myślę, że no, Krzysztof, mam nadzieję, że to potwierdziłby. Jednak wychowani jesteśmy jako socjologowie w takim nurcie, który bardzo mocno te światy rozdzielał. Instytut, który reprezentuję, nosi nazwę księdza Zdaniewicza, który wyrastał jednoznacznie z tego nurtu pozytywistycznego. Ostatnio wydaliśmy jego habilitację, pisaną w roku 72, którym wyraźnie dystansuje się do tego, co sam używa. Tak? Czyli dystansuje się do metod socjologicznych, dystansuje się do narzędzi socjologicznych, ponieważ bardzo często zaznacza, że socjologia nie jest w stanie wytłumaczyć tego, czym się, socjologia religii, nie jest w stanie wytłumaczyć tego, czym się zajmuje. A jednocześnie tą socjologię uprawia, jednocześnie tą socjologię rozwija z przekonanym,
będąc przekonanym, że robi to w imię apostolstwa, w imię swojego powołania, w imię też no, wspólnoty, którą tworzy. Instytut został założony przez nas, Palotynów, więc widział tą swoją pracę właśnie jako apostolstwo, a jednocześnie czuł, że socjologia w takim nurcie, jakim był wychowany, czy takim nurcie pozytywistycznym, jest bardzo ograniczona w tym opisie tego, co nazywamy wiarą. I dlatego uważam, że książka Milbanka jest również cenna dla socjologów, czyli nie tylko teologów, ale również socjologów, z tym, że dla socjologów, myślę, w Polsce, tutaj nie chcę jakby twierdzić, że jesteśmy aż tak zapóźnieni, ale że jednak to, co się dokonało gdzieś już na zachodzie socjologii, w Polsce sprzęt socjologii religijnej nie jest czymś takim oczywistym. Czyli ten przewrót antypozytywistyczny, zwrot kulturowy w socjologii wciąż się dokonuje i myślę, że wydanie tej książki jest kolejnym krokiem do uświadomienia sobie nam tej zmiany i przyjęcia, zasymilowania jej w Polsce. Milbank według mnie jest, jakby mówiąc o książce Milbanka, należałoby rozróżnić taki poziom rozwiązał ontologiczny, tym poziom filozoficzny, który się zajmuje filozofia, tym, co myślę, że pan profesor mówi, tak, czyli tym, no, czym jest rzeczywistość, jakie ma odniesienie do transcendencji, jakie jest w niej miejsce na religię rozumianą jako właśnie szukanie pierwszej przyczyny, czy szukanie jakiegoś celu spełnienia od namysłu nad tym. Czyli słowy nad nauką. Milbank według mnie dlatego właśnie jest cenny przede wszystkim dla teologów, że on jakby nadąża, czy próbuje nadążyć za rozwojem nauki, który się dokonał od czasów powstania nauk społecznych. I Milbank pokazuje, że teologia nie musi tkwić tylko w jakichś, nie wiem, teoriach, w jakichś kategoriach poznawczych jeszcze z średniowiecza, z tomizmu. I nie chcę tutaj znowu tego mówić jako przeciwko tomizmowi, tylko właśnie chodzi mi o to, że socjologia, że teologia również według mnie ta średniowieczna, czy ta klasyczna, ona zawsze wyrastała z wiedzy, z aktualnej wiedzy, o człowieku, aktualnej wiedzy o kulturze, aktualnej wiedzy o generalnie o wiedzy i przekraczała tą wiedzę, bo pokazywała jakby nową perspektywę, pokazywała jakiś kierunek, pokazywała, że to, co wiemy, nie musi nas tylko zamykać właśnie w ramach tej doczesności, jakby Taylor właśnie powiedział, tej immanentnej ramie, tylko ten sekularny rozum może przekroczyć. Socjologia według mnie jest znacznie bardziej świadoma dzisiaj tych swoich ograniczeń, niż teologia nadążyła za naukami społecznymi. Otóż socjologia bardzo, no, według mnie jednoznacznie, świadoma jest swoich tak zwanych paradygmatów. Tego, że buduje swoją wizję świata, swoją wizję człowieka, swoją wizję społeczeństwa przede wszystkim, opierając się na jakichś kategoriach teoretycznych, które Milbank bardzo mocno tak tutaj analizuje, tak, pozytywizmu, jakiejś marksistowskiej czy marksowskiej krytycznego podejścia i tak dalej. I socjologii dzisiaj według mnie, o czym chciałem też później mówić, to już nie jest problemem, tak? To dzisiaj raczej bym powiedział, że ta pokora poznania wiary wraz z tym przewrotem antypozytywistycznym gdzieś się rozwinęła. I dlatego tą pierwszą część, odpowiedź na to pierwsze pytanie chciałem zakończyć takim wnioskiem z lektury tej książki, że zamiast krytykować socjologię, lepiej jest dla teologii i dla całego chrześcijańskiej filozofii jest ukierunkowywać nie tylko socjologię, tak? To też oczywiście psychologia, ekonomia. Księże doktorze, tracimy głos. Coś urywa. Tak, tak. Może spróbujmy wyłączyć obraz na chwilkę. Ja już mogę. To już praktycznie tym chciałem zakończyć. Generalnie książka Milbanka pokazuje, że można nie tylko krytykować socjologię, ale pokazywać, ukierunkowywać ją. Mm-hmm.
I tutaj chciałbym z kolejnym pytaniem wrócić znowu do pana profesora Kaczorowskiego, ponieważ widzimy, że Milbank w tak krytyczny sposób odnosi się po kolei do poszczególnych nurtów nowoczesności. On łączy je w takie, można powiedzieć, grupy syntezy. Mówi o liberalizmie, pozytywizmie, tradycji dialektycznej, potem o myśli ponowoczesnej. Czy gdziekolwiek w myśli nowoczesnej Milbank jako teolog dostrzega gdzieś prześwity autentycznego źródłowego poznania, które nie jest, jak on to nazywa, kryptoteologią? To znaczy, czy według Milbanka teologia musi zaczynać niejako budować filozofię na nowo, czy w jakimś stopniu ma gdzieś swoich sojuszników w myśli nowożytnej? Filozofię nową. Ja w ogóle bym nie przesadzał z podkreślaniem tego krytycyzmu Milibanka. To znaczy, no, można to pozostawić jako jego pogląd w tej sprawie, ale wydaje mi się, że to, co jest cenne i co się zawiera w tej wielkiej pracy, to, co jest cenne, to jest zwrócenie uwagi na niepełną samowiedzę. Na niepełną samowiedzę nauk, które z jednej strony czerpią, czy są przedłużeniem takiej naturalnej postawy człowieka, postawa naturalna, prawda, i naturalnej postawy człowieka, który traktuje rzeczywistość jako coś danego, po prostu empirycznego, zbiór faktów, ale z drugiej strony oczywiście owe nauki ugruntowują tą postawę. No właśnie gromadząc wiedzę z tej postawy czerpaną, czy przy założeniu tej postawy osiąganą, więc znaczne przecież osiągnięcia nauki, czy to nauki przyrodniczej, czy nauk społecznych, tę postawę w ten sposób ugruntowują, ale nadal jest to postawa, która jest oczywista dla nas, tak? Jest oczywista dla nas, powiem, mieszkańców tej epoki, ale wystarczy rzut oka wstecz, żeby się ona na całe dotychczasowe dzieje, żeby się okazało, że ta postawa bynajmniej nie jest oczywista i nie jest wcale neutralna. I w związku z tym być może gromadzą owe nauki, i nauki przyrodnicze, i nauki społeczne, gromadzą pewne na swojej hipotece duże ryzyko związane z tym, że przedstawiają jako całość coś, co całością nie jest, bo właśnie, że tak powiem, można powiedzieć, że brak tutaj tego wymiaru transcendentnego. Jak się ze studentami omawia Machiavellego, to właściwie oni się dziwią, a co takiego nowego w Machiavelli powiedział, że trzeba być skutecznym w polityce? To przecież wszyscy wiedzą, prawda, że trzeba być skutecznym w polityce. I że, jak powiedział Kissinger, prawda, taktyka może być, no właśnie, taka różna, byle strategia była właściwa i ukierunkowana dobra. Więc, ale ten brak zdziwienia studentów, gdy słyszą Machiavelli, wynika stąd, że oni są mieszkańcami od dawna tej epoki, w której, że tak powiem, polityka, którą opisał Machiavelli, jest chlebem powszednim. Prawda? Tyle, że oni nie są świadomi właśnie tego, tak jak my często zapominamy o tym, że to jest charakter, żebyśmy zabrnęli ten świat, prawda? I że to, co nam się wydaje oczywiste, wcale oczywistym z punktu widzenia historycznego, a ostatecznie te kilkanaście wieków, że tak powiem, patrzy na nas, prawda? Z punktu widzenia historycznego wcale oczywistym nie jest. I uświadomienie tego ryzyka, które ciąży na nauce, której się wydaje, że opisuje wszystko, podkreślenie tego ryzyka jest zasługą Milibanka. Panie profesorze, teologia Milbanka stara się ukazywać, czy myśl Milbanka połączona zarówno filozofię i teologię, ukazywać właśnie te ukryte oczywistości rozumu nowożytnego. Wydaje mi się, że w pewnym momencie jego intelektualnej konstrukcji
dochodzi on do punktu styku z myślą postmodernistyczną, z którą wydaje się zawierać pewien taki taktyczny sojusz. Myśliciel uznaje, że metody postmodernistyczne są przydatne do dekonstruowania nowoczesnego rozumu. Jak dalece Milbank idzie w, jakby można powiedzieć, w swoim sojuszu z myślą postmodernistyczną? To pytanie akurat do pana profesora Kosełę chciałem skierować. Tak, znaczy pan wyczytał coś, co każe panu myśleć, że tam jest jakiś sojusz. A ja myślę, że to jest taki sojusz, że dobrze, że ci postmoderniści takiego spustoszenia zrobili, ponieważ my będziemy mogli budować coś na nowo, prawda? Ponieważ no, to jest taka dewastacja. To jest na przykład no, takie zamazywanie wszelkich różnic. No, wtedy, kiedy wyróżniamy obiekty, prawda? To jest taki silny napęd do dekonstrukcji wszystkiego, że właściwie, no, jeśli mamy jakoś żyć w przyszłości i nasze wnuki, no to musimy zbudować coś na nowo. Co to ma być, to coś na nowo? Ja odwołam się do... Raz jeszcze do Emila Durkheima, to Javier Leger w takiej pracy Religia jako pamięć pisze, że Durkheim jak patrzył w tym końcu XIX wieku na religię, to miał takie poczucie, że ustępuje nauce, bo na przykład jest coś takiego jak refleksja naukowa na temat religii, a nie ma refleksji religijnej na temat nauki. Tak? Czyli jest socjologia religii, a nie ma teologia, nie ma teologii nauki, prawda? No i teraz wiadomo, że no, taki jest stan, taka kondycja intelektualna, prawda? Różni filozofowie jakoś tak się zgadzają, prawda? Że ostatnio jakieś, no, nie ma jakichś wielkich produktów, które byśmy podziwiali, prawda? Zachwycali się, tak jak te, które tam kiedyś Kant albo Hegel dostarczył, prawda? No to, że musimy podjąć wysiłek budowy no, czegoś takiego właśnie, takiej teologii nauki, albo teologii nauk społecznych. No i myślę tak, że ten sojusz z postmodernistami to polega na tym, że tak pięknie wyczyścili to pole, że możemy zaczynać na pniu, prawda? Bo na przykład no, ujawnili, że no, właściwie za każdym aktem, nawet różnymi aktami poznawczymi, to się po prostu kryje przemoc, prawda? Że ta cnota, jeżeli gdziekolwiek występuje, to jest taka cnota, no, taka cnota, która polega na tym, że dominujemy, prawda? Że, no i w takim razie my, prawda, on wyraźnie tutaj jako ten autor chrześcijański się definiuje, powinniśmy zobaczyć, jakie to błędy w myśleniu popełniliśmy w przeszłości, prawda? Żeby na przykład pokazać, no, od czego zacząć. I na przykład trzeba by powiedzieć, na przykład, że no, jeśli cnota, no, to taka cnota, która polega na nie na karaniu, nie na dyscyplinowaniu, tylko na przykład no, na wybaczaniu, prawda? Taka cnota, która w samym akcie karania widzi nie tylko to, że się karze tego właśnie przestępcę, ale całe społeczeństwo jest w akcie karania karane, prawda? Więc to jest moim zdaniem tego typu sojusz, prawda? Dobrze, że tacy, prawda, jak Nietzsche oraz ci następcy współcześni, prawda, się pojawili, ponieważ oni to jakby no zdemaskowali, prawda? Zdemaskowali słabość tej refleksji na temat społeczeństwa, bo ta refleksja wszędzie widzi przemoc, prawda, chęć dominowania, a my właśnie powinniśmy w takim razie przyjrzeć się, od którego momentu chrześcijaństwo jakby no, zdradziło te główne idee, prawda? No i prowadzi Milbank nawet już do Augustyna, który jednak no, zostawił jakieś pole dla tej władzy potestas, prawda? Która byłaby karała zamiast biskupa, prawda? Jakoś tak dyscyplinowała, prawda? No i tak naprawdę można powiedzieć tak, to Augustyn tego nie widział jako pewnej zdrady tej idei chrześcijańskiej, ale można powiedzieć, to później to już się rozwinęło w taki sposób na przykład, że no właśnie, klasztory między sobą to już spisywały umowy, prawda? Że tak naprawdę do kościoła weszło prawo, tak? Że zamiast wybaczania miłości, no to jednak dopuściliśmy tą sferę
no właśnie tej potestas, czyli tej siły karania, prawda, tego władcy, który ma tą żelazną pałkę i trzyma dyscyplinę, prawda, a Kościół ze swoimi ideami, wiadomo, że gdzieś tam jest, prawda, ale również się zgodził na te narzędzia, którymi władza świecka operuje. Zatem no, to jest taki wysiłek, tak bym na pana pytanie odpowiedział, dobrze, że są, strasznie oni są, znaczy wprowadzają wiele zamętu, prawda, ci autorzy postmodernistyczni, ale oni tak naprawdę no, doprowadzili tę refleksję na temat społeczeństwa do tego absurdu, że trzeba zacząć na nowo, prawda, trzeba coś jakoś inaczej zacząć. I teraz, skoro mamy to, można tak powiedzieć, oczyszczone pole z wcześniejszych metanarracji, które okazały się przemocowe, które okazały się zbudowane na tym, co on nazywa ontologią przemocy, to czy to znaczy teraz według Johna Milbanka, że teologia jako jakieś źródłowe doświadczenie rzeczywistości transcendentnej i naturalnej w świecie transcendencji ma znowu stać się formą niejakiego metadyskursu, dyscypliny nadrzędnej wobec innych? To się wydaje, można powiedzieć, na zdrowy rozsądek szaleńcze zadanie, więc to pytanie do księdza doktora Sadłonia, w jaki sposób w świeckim świecie, czy postsekularnym świecie teologia mogłaby się znów stać królową nauki, jeśli tak chcemy zastąpić pojęcie metadyskursu? Ja swoje pomysły też mam, ale nie chcę się równać z Milbankiem. Powiem kilka refleksji na temat jego próby. No, według mnie książka jest bardziej filozoficzna niż teologiczna. Dla mnie to jest bardziej jednak namysł filozoficzny. To jest, tak jak Krzysztof twierdzi, takie dekonstrukcja, tak? Takie dekonstruowanie tych schematów myślenia, tej logiki właśnie sekularnej. A ten pomysł taki pozytywny jest, to tam się delikatnie przebija. Tak? Jedynie jakby tym pozytywem, który wnosi Milbank właśnie po tej całej dekonstrukcji, no to jest to takie wołanie, dopuśćmy tą transcendencję, tak? Nie musimy jej wyeliminować ze świata. No i to jest wołanie dla, myślę, całej nauki. Tak? To nie chodzi tylko o socjologię. Socjologia, myślę, jest takim bezwzględnie pretekstem tej książki, bo według Milbanka tak, współczesna mentalność, tak, współczesny rozum, ten sekularny jakby wbudowany jest na tych właśnie w fundamencie tych nauk społecznych, ale przecież wiemy, że on się wcześniej zaczął, tak? że początek nowożytnej nauki sięga znacznie wcześniej niż pozytywizm Kanta, przepraszam, Konta. Więc to jest bardziej taka dekonstrukcja, a ja właśnie teologię bardziej rozumiem jako tą pozytywną, jeszcze bardziej pozytywną. Tak? Czyli tutaj Milbank kładzie jakby fundamenty, przebija się z tą, wpuszcza jakby, otwiera okno na transcendencję, no i tu jest, tak jak Krzysztof mówi, tak, miejsce na to, żeby to wypełnić. Milbank pisze o tym, no, według mnie no, gdzieś tam przebija się w tym to, co bym nazwał no, tym personalizmem. I to chciałbym tutaj mocno podkreślić już teraz, że według mnie Milbank naprawdę potrzebuje dopełnienia. Że Milbank nawet pisze we wstępie o tym właśnie, o tej relacyjności, o tym pokoju, który gdzieś tam, gdzieś mam w człowieku, tak, się gdzieś pojawiać, ma być takim punktem odniesienia, który dla całego dyskursu, dla całego tego niesekularnego rozumu, co to ma znaczyć, w jaki sposób ma to być zrealizowane, czy w jaki sposób wypełnione treściami, to Milbank już nie pisze, ale właśnie odpowiedzią jest, myślę, to, co cała tradycja katolicka, którą on pisze, nazywa personalizmem. I mówiłem na początku, że książka Milbanka, o czym trzeba pamiętać, wydana już jest w 10 roku, a od tamtego czasu nauki społeczne bardzo też poszły do przodu w tym namyśle, również takim właśnie uwzględniającym transcendencję. Krzysztof mówił o Bergerze, taki ateizmie metodologicznym, tak on jest nazywany. Już dzisiaj w socjologii też się mówi o tym, że od tego ateizmu metodologicznego no, warto odejść. Tutaj się otwiera cały nurt realizmu krytycznego, z którym też Krzysztofem mieliśmy okazję się nieco zaznajamiać, który już właśnie przeciwstawia się temu sekularnemu rozumowi. Oczywiście nie znaczy, że teraz wywraca do góry nogami socjologię w tym sensie, że każe jej zmieniać narzędzia i metody. Nie, właśnie mówi, jakby przypomina, że
że ta transcendencja może gdzieś tam być z tyłu głowy, że nie musimy jej negować. Po prostu możemy być neutralni względem niej, a jednocześnie możemy być bardziej otwarci na nią i w tym sensie dostrzec coś więcej, to czego ksiądz Danielicz się bał, tak? Bo widział, że on musi jakby odcinać, nie może być księdzem, będąc socjologiem. Właśnie dzisiaj, że nie musimy wykluczać wiary, żeby badać to zjawisko, czym jest wiara i czym jest religia. I tutaj też nieco tak właśnie krytykując już trochę, pozwalając sobie na krytykę Milbanka, on w tym całym przeglądzie tych różnych teologów, wcześniej tych socjologów, potem teologów, no według mnie bardzo pobieżnie, tak, niektórych analizuje. No weźmy na przykład Hans Urs von Balthasara, gdzie no niemal, no nie dostrzega właśnie w nim tego, że Balthasar mógłby być takim przedłużeniem tej jego dekonstrukcji, że właśnie to, co Balthasar robi, to nie jest tylko integralizm, czy integryzm, czy jakiś konserwatyzm, ale to jest właśnie postawienie, pozytywne postawienie punktu wyjścia dla teologii, właśnie w osobie, tak? Kształtowaniu się podmiotowości, kształtowaniu się tego, czym się dzisiaj nauki społeczne też zajmują, właśnie tej tożsamości, podmiotowości i generalnie jednostki. Tak, proszę, oczywiście. Mi się wydaje, że to, co powiedział ksiądz wcześniej i teraz też, wcześniej o założycielu instytutu, prawda, o, nie pamiętam nazwiska. Danielicz. Właśnie, że z jednej że był rasowym socjologiem, pozytywistą wręcz w obszarze socjologii, ale jednocześnie miał tę świadomość, że socjologia no, nie dostaje do przedmiotu, jakim jest religia, prawda? Z całym szacunkiem dla socjologii wysiłków. No, ale ta niewspółmierność, że tak powiem, tego narzędzia poznawczego i jednocześnie przedmiotu. I to jest świadomość, o którą chodzi. No, o to właśnie chodzi, żeby mieć tego rodzaju świadomość, że jest jeszcze, mówiąc bardzo trywialnie, coś więcej, prawda? Świat jest szerszy. Wczoraj rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypominał te słowa starego diabła do młodego, prawda, zanurz się w potoczność, taką wyjść na ulicę wśród ludzi, samochodów, sklepów, neonów i tak dalej, zapomnisz o tym, że jest coś gdzieś tam jeszcze więcej. No właśnie, wystrzegajmy się tego zapomnienia. Bo skądinąd to jest problem, o którym już Scheler mówił na początku XX wieku, no, że walczą o prymat nad człowiekiem, o władzę nad człowiekiem, trzy potęgi, no, religia, filozofia i nauka właśnie. No i to jest pytanie, prawda, która z nich ma, która z nich powinna dominować. I jeszcze, przepraszam, dwa słowa na temat postmodernizmu, bo ten sojusz Milbanka z postmodernizmem wydaje mi się zupełnie dziwaczny. Dziwaczny dlatego, że postmodernizm jest, no, wypisz, wymaluj, tym kierunkiem, tym prądem myślowym, który ukazuje ontologię przemocy. Postmoderniści nie zajmują się poznaniem rzeczywistości, tylko demaskowaniem fałszu, który tkwi w różnego rodzaju strategiach retorycznych, dyskursach czy narracjach, prawda? I ta demitologizacja, dekonstrukcja tychże dyskursów, którymi jesteśmy otoczeni, któreśmy wchłonęli, do których się przyzwyczailiśmy, jest właśnie zadaniem postmodernistów, za którymi to dyskursami ukazują jedynie dążenie do dominacji, do władzy, do panowania, prawda, do dyskryminacji. No więc właśnie pole dla, no jest właśnie wypisz, wymaluj, ontologia przemocy. A prawdziwy świat jest oczywiście od tego podobno wolny,
podobno wolny, równy, bratki, przyjazny, wzajemnego uznania, ale to jest z góry przyjęte przez postmodernistów. Więc jak najbardziej oni uzasadniają tą tezę o ontologii przemocy i właściwie zrozumieć, na czym polega ten właśnie sojusz naszego teologa z postmodernistami. Jeszcze jak chwilkę można? Proszę, oczywiście. Tak, tak, bo ten sojusz to tak rzeczywiście jakieś bardzo szczególne odczytanie tego no tak, banka. Ja tutaj też pozwolę sobie zastrzec, ja powiedziałem sojusz taktyczny, a nie strategiczny. Nie, znaczy to daje do myślenia, wie pan, jak się dobrze pytanie postawi, to ciekawe myśli później przychodzą jako ta odpowiedź, bo to rzeczywiście, no, jest coś takiego, tak jak mówi profesor Kaczorowski, że jak tam się no, czyta Machiavellego, prawda, to takie wydaje się oczywiste, no ale to, że się Machiavelli kiedyś urodził, prawda, no to spowodowało, prawda, że ta sfera jakiejś właśnie tej cnoty, prawda, takiego dobra w życiu politycznym, w polityce się odsuwa. I to jest dla nas zupełnie oczywiste. I rzeczywiście część tej narracji socjologicznej, no to jest tak właśnie ufundowana na takich Machiavellich. I my nie widzimy, prawda, znaczy, jakie skutki mają tego typu pomysły. Kłopot, no i tak, no jeśli rzeczywiście jakby poddamy się tym konstruktom, tego typu konstruktom, no to rzeczywiście to będzie oznaczało no, takie podporządkowanie coraz większe człowieka. Ono jest takie miękkie na razie, prawda? Znaczy tam, nie wiem, a to się wyłączy internet komuś, prawda? To tam, no, to, znaczy jakoś tak, no przemocy jeszcze sami nie doświadczamy, prawda? My szczęśliwie, prawda? Inni doświadczają. Natomiast ta taka logika emancypacyjna w analizach społecznych, no to w końcu prowadzi do tego, że ta przemoc nas udusi, więc trzeba się jakoś wyrwać z tego, prawda? Znaczy z tej logiki emancypacyjnej się trzeba wyrwać, z tego sposobu uprawiania nauk społecznych, który mamy do tej pory, trzeba się wyrwać, bo w takim świecie niedługo nie będzie się dało żyć, prawda? I to jak tam niektórzy wieszczą, wraca totalitaryzm, no rzeczywiście, prawda, to nie jest takie zupełnie, taka zupełnie bajka o żelaznym wilku. Natomiast problem jest w tym, no, co Milbank daje jako tą ofertę pozytywną. Rzeczywiście, tak jak czytałem tę książkę, tych tam 900 bez bibliografii, 933 strony, to no, zmierzałem, znaczy tak ciekawy byłem, no, czy już w tym momencie na tej stronie zacznie się ta oferta pozytywna. Ona się zaczyna gdzieś na 40 stronie od końca, czy jest jej mało. I na czym ona na przykład polega? No na przykład na tym, że społeczeństwa na przykład powinny pracować nad tym, żeby upowszechnić jednak takie myślenie w kategoriach na przykład sprawiedliwości naprawczej. Jeżeli jest jakaś wina, bo ta wina, prawda, z namiętnościami człowieka, to wiadomo, że ona się zawsze jakoś pojawi, prawda? No to jednak nie do więzienia, tylko zmusić sprawcę do refleksji, prawda, że on źle zrobił i zmusić, prawda, czy przekonać go do tego, żeby on tę winę naprawił. Mnie jednak w tym myśleniu Milbanka no, troszkę to zraziło, że książka jest właściwie w całości poświęcona demaskowaniu słabości, a to ekonomii politycznej, a to socjologii, prawda, a to Marksa, a to Kanta, a to innych, prawda, a to semiotyki, bo on rzeczywiście zgarnia wszystko, prawda? On zgarnia wszystko, jeżeli w tej książce, jeżeli na przykład mówi, prawda, że no, prawda jest wartością, prawda? I ta prawda to polega na tym, że jest adekwacją intellectus et rem, no to jednak ten intellectus, no to musi się posługiwać słowami i od tego, jakie te słowa będą, to po prostu wiele zależy, prawda? Czy będzie ta adekwacja, czy nie będzie ta adekwacja, prawda? Więc rzeczywiście to jest wielka praca taka pokazująca rozmaite luki w tej refleksji o świecie, która to refleksja jest jakoś związana z filozofią, po części z socjologią. Natomiast sama pozytywna oferta, no to jest niewiele, prawda? To jest niewiele. Znaczy, zbyt późno zacząłem czytać, prawda, na przykład o tej propozycji, prawda, że nie można karać, że jednak to musi być miłosierdzie i przebaczenie, prawda, że to jest sprawiedliwość naprawcza. Dopiero od 40 strony przed końcem. Panie profesorze, to tutaj na obronę Milbanka mogę powiedzieć, że
Co pewnie oczywiście panowie ksiądz doktor wiedzą, teologia i teoria społeczna jest pierwszym tomem z cyklów, którego następną książką była Being Reconciled, będąc pojednanym, gdzie Milbank rozwija właśnie swoją ofertę pozytywną. To jest tak zwana teologia, filozofia daru, ale o tym już niestety nie możemy mówić, bo tej książki jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że prędzej czy później będziemy mieli możliwość Państwu ją dostarczyć. Myślę, że w tym momencie, w momencie, w którym doszliśmy do tej oferty pozytywnej, która faktycznie w książce można jest poruszona zbyt wąsko, będziemy kończyć. Szanowni Państwo, był z nami dzisiaj pan profesor Paweł Kaczorowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Krzysztof Koseła. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. I ksiądz dr Wojciech Sadłoń. Dziękuję bardzo. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować naszym darczyńcom i czytelnikom, czytelnikom teologii politycznej oraz ekipie Blog Pressu, dzięki której mogli Państwo nas dzisiaj słuchać. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru. Zachęcam również do udziału w zbiórce na książkę, która obecnie trwa na naszej stronie, Dariusza Karłowicza, Arcyparadoksu śmierci, do której John Milbank, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, napisał przedmowę. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję za...